No i zadziało się coś dziwnego i zupełnie wyrzuciło mnie z mojego konta. Ostatnio jakieś bardzo dziwne ataki są na moje konto prywatne na Facebooku i dostaję co chwilę zgłoszenie o tym, że ktoś próbuje się na nie włamać. A temat, z którym do Was przychodzę, bo chcę wejść z powrotem w tą wibrację, ponieważ mam poczucie, że to jest niesamowicie ważne. Jak rozmawiać ze swoim dzieckiem, z dzieckiem, nastolatkiem, aby czuło się wysłuchane? Jak z nim rozmawiać, aby otworzyło się przed Tobą z tym, z czym się mierzy, z trudnościami? I w jaki sposób tą rozmowę poprowadzić, aby też było otwarte na to, by ewentualnie wysłuchać to, czym Ty chcesz się podzielić? Nie mówię tu o dawaniu rad. Mówię o pewnego rodzaju wsparciu. I o ile mamy do czynienia na co dzień jako rodzice z małym dzieckiem, które ma 3, 4, 5 lat, to często ta rozmowa jest nie taka trudna, aby dziecko się z Tobą podzieliło, jeżeli jest z Twojej strony otwartość. Natomiast kiedy mówimy o relacji rodzic-nastolatek, wówczas to wygląda już trochę inaczej, ponieważ relacja z nastolatkiem najczęściej jest relacją, która jest już jakaś, tak bym to nazwała. I to jakaś najczęściej jest określona w stronę, w którą my jako rodzice nie chcielibyśmy, aby była. Często jest tak, że w chwili, w której nasze dziecko dorasta, staje się nastolatkiem, my jako rodzice przestajemy być dla niego autorytetem. I choćby nie wiem, jak się staralibyśmy, choćby nie wiem, jak byśmy się starali, tak powinno być to powiedziane, to często nie wiemy, co mamy zrobić. Nie wiemy, co mamy zrobić, żeby znaleźć drogę do tego dziecka naszego, do tego nastolatka, żeby ono czuło, że chcemy ją, jego wesprzeć. I to nagranie, ten dzisiejszy live jest w pewien sposób też podyktowany moimi rozmowami z moją starszą córką, która od bardzo długiego czasu namawia mnie do tego, abym zaczęła pewne treści tworzyć stricte dla nastoletnich osób. Na to jeszcze nie jestem gotowa. Być może będę kiedyś, a być może nie. Dzisiaj przychodzę do Was, rodzice, do wszystkich z Was, którzy mierzycie się z taką trudnością, jak pewnego rodzaju problem z dotarciem do dziecka, do tego, by ono się przed Tobą otworzyło i do tego, by też było otwarte na to, czym Ty chcesz się z nim podzielić. Jest kilka bardzo ważnych rzeczy. Ja w pierwszej, której chcę zacząć, od której na ogół zaczynam, to, aby najpierw sprawdzić design swojego dziecka, bo bez tego to nagranie i to, o czym będę się dzieliła, po prostu nie zadziała. Więc kiedy sprawdzisz design swojego dziecka, to są trzy kierunki, o których teraz wspomnę. Jeżeli Twoje dziecko jest manifestorem, to prawdopodobnie będzie dużo łatwiej, żeby to dziecko się z Tobą podzieliło. Manifestor ma sam w sobie pewnego rodzaju taką energię, która powoduje, że inicjuje i rozpoczyna i wychodzi z tym, co się dzieje. Chyba że jest rzeczywiście w jakiś sposób bardzo mocno zablokowany. Natomiast jak to wygląda, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem, które jest generatorem, albo z dzieckiem, które należy do typu energetycznego manifestujący generator, albo z dzieckiem, które jest projektorem. I to są bardzo proste rzeczy. To są naprawdę banalnie proste. Pierwszą rzeczą jest to, aby wyjść z takiego poczucia, ja jestem na górze jako rodzic, a moje dziecko jest na dole. Wyjść z poczucia, ja wiem lepiej, a ono nic nie wie. Albo ja wiem, co powinno zrobić, a ono nie wie, co powinno zrobić. Ponieważ to automatycznie zamyka jakąkolwiek drogę do komunikacji. Drugą rzeczą jest to, aby wysłuchać tego dziecka i zanim je wysłuchasz, zapytać, czy chce się z Tobą tym podzielić. Czy chcesz się podzielić ze mną tym, co się stało? Czy chcesz mi opowiedzieć, co się stało? I to pytanie, czy chcesz, ono jest dedykowane przede wszystkim generatorom i manifestującym generatorom. I to jest też pytanie, które możesz zadać dorosłej osobie. Jeżeli jesteś w relacji, w związku, jeżeli masz przyjaciela, przyjaciółkę, kogoś, kto mierzy się z jakimiś trudnościami i znasz jego design, to jest pytanie, które automatycznie pozwoli tej osobie połączyć się z centrum sakralnym. Centrum sakralnym z brzuchem, to często się określa też jako odgłos z brzucha, jako głos z brzucha, jako,
jako wydźwięk, który płynie z jelit, niektórzy tak to nazywają. Jednak jest to stricte związane z centrum sakralnym. Z centrum sakralnym, które reaguje i które odpowiada w sposób mruczący, tak bym to powiedziała, bo ono nie ma głosu takiego, który wydaje werbalne dźwięki. Jest to odgłos płynący z brzucha, jest to odgłos, który płynie tylko przy generatorach i manifestujących generatorach, ponieważ tylko te dwa typy energii mają zdefiniowane centrum sakralne. Więcej o tym, co to jest w ogóle centrum sakralne i co to jest human design i kim jest generator i kim jest manifestujący generator i jak to wszystko sprawdzić. I więcej, dużo, dużo więcej w detalach o tym wszystkim mówię na warsztacie Zrozumieć swoje dziecko i ten warsztat jeszcze przez około tydzień, dostęp do niego jest bezpłatny, więc jeżeli jesteś tym zainteresowany, zainteresowana tym tematem, to śmiało możesz zarejestrować się i posłuchać więcej, dowiedzieć się więcej. Jednak z tego nagrania i tak będziesz mogła dużo wyciągnąć, ponieważ sprawdzenie wykresu swojego dziecka, design wykresu dziecka, design dziecka, plącza się, okej, okay, jeszcze raz. Sprawdzenie wykresu design swojego dziecka jest bardzo proste. Wystarczy, że wrzucisz wykres Human Design w przeglądarkę Google i wyskoczy ci ogrom stron, na których możesz to sprawdzić. Ja polecam na ten moment tylko dwie strony. Pierwszą jest Giovanni Archive. To jest strona, na której będziesz mogła zrobić taki wykres bezpłatnie i jest to strona, którą ja mocno rekomenduję. I druga strona Geomatrix, chyba, o ile dobrze pamiętam. I tam również można zrobić wykres Human Design i sprawdzić. I to od razu będzie widoczne. Będzie widoczne w określeniu Type. I tam będzie Type jako Manifesting Generator, Generator, Projector, Reflector albo Manifestor. I to wystarczy, ponieważ już po tych określeniach będziesz wiedzieć, które z tych pytań zadać. Więc dla wszystkich generatorów i dla wszystkich manifestujących generatorów, mały pajączek, pytania zamknięte, czyli czy chcesz się ze mną podzielić tym, co się stało? I jeżeli dziecko, nastolatek mówi, no to nie, to trzeba to uszanować. Wtedy to, co potrzebujemy zrobić, to będziesz czuć się gotowy albo gotowa i będziesz chcieć ze mną porozmawiać, to ja jestem. Po prostu przyjdź i mi powiedz, ok? Albo jeśli chcesz, to zapytam ciebie za chwilę, czy to jest ok, żebym przyszła do ciebie i zapytała ciebie za godzinę, czy chcesz o tym porozmawiać. Chodzi o pewnego rodzaju komunikację na innego rodzaju poziomie, na poziomie, gdzie my szanujemy to dziecko, nawet jeśli to jest dziecko. To jest wyjście z takiego paradygmatu rodzicielstwa, gdzie uznajemy ja rodzic, ja wyżej, a dziecko, więc niżej. Więc to jest pierwsza rzecz, do której Was zachęcam, do takiego rodzaju zapytania. I dalej, jeżeli dziecko jest otwarte i chce się z Tobą podzielić tym, co się stało i wysłuchasz tego wszystkiego, co ma do powiedzenia, to bardzo ważną rzeczą jest to, by od razu nie wyskakiwać ze swoimi radami. Nawet jeśli wiesz, co mogłoby pomóc temu dziecku, co mogłoby je wesprzeć, to zanim zrobisz cokolwiek, zadaj kolejne pytanie, czy chce tego wysłuchać. Czy chce wysłuchać tego, co masz do powiedzenia? Czy chce usłyszeć, co ty o tym myślisz? Czy chce usłyszeć, jak ty to widzisz? I jeszcze raz powtarzam, to są pytania do generatorów i manifestujących generatorów, dzieci, które należą do tego typu energii. I jeśli odpowiedź będzie czyli to jest odpowiedź, która płynie z brzucha, to wtedy dzielisz się swoimi odczuciami i tym, co się pojawiło. A jeżeli mówi no to to trzeba to uszanować. Jak to się ma do dzieci, które należą do typu energii projektor? Z projektorami jest trochę inaczej i to też jest z mojego doświadczenia, ponieważ ja jestem projektorem i ja zauważyłam, że kiedy zadawane są dla mnie pytania, które są pytaniami zamkniętymi, czyli na które odpowiedź jest albo czyli tak albo nie, to ja nie do końca jestem w stanie połączyć się wystarczająco głęboko z tym, co się we mnie dzieje. I dla mnie pytania potrzebują być otwarte. I to jest rys projektora, że pytania, które zadajemy projektorowi, muszą być pytaniami otwartymi, żeby projektor mógł odpowiedzieć na nie w prawdzie swojej. Czyli jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem i dziecko się z czymś mierzy i wie, że twoje dziecko jest projektorem,
to potrzebujesz zadać pytanie nie, czy chcesz ze mną o tym porozmawiać, co się dzieje w twoim życiu, albo co jest problemem, tylko zadaj pytanie, co myślisz o tym, żebyśmy o tym porozmawiali? Co myślisz, żeby się ze mną podzielić tym, co się stało u ciebie? I to jest początek, który sprawi, że dziecko będzie mogło wyrazić siebie bardziej. Wyrazić siebie, co myśli na ten temat, co czuje na ten temat i czy rzeczywiście jest to coś, czego ono potrzebuje, czego ono chce. To jest ogromne, ogromne uszanowanie specyfiki projektora i tego, kim jest projektor. To jest tak ogromny szacunek i ukłon w stronę tego typu energii, ponieważ automatycznie to dziecko jest w stanie się połączyć z bardzo głębokim swoim czuciem. I to, co ono powie, jeżeli powie, wyrazi swoje odczucia i te odczucia będą mówiły o tym, że nie chce o tym rozmawiać, bo w tych odczuciach mogą być różne przekazy, mogą być rzeczy związane z tym, że twoje dziecko musiało powiedzieć, no tak, ja ci powiem, co o tym myślę, a ty mi zaraz tu wyskoczysz ze swoimi radami, a ja nie mam ochoty słuchać twoich rad. To jest coś, czego mogłabyś nie usłyszeć, gdyby pytanie było zamknięte. Więc mamy tutaj dużą głębię rozmów z dziećmi, w zależności od tego, do jakiego typu energii to dziecko należy. I dzięki tej głębi jesteśmy w stanie zbudować zupełnie inną relację. Relację opartą na zrozumieniu, miłości i szacunku i relację, która budowana jest długofalowo, bo też pamiętajmy o tym, że to, gdzie jesteś dzisiaj ze swoim dzieckiem, to nie jest coś, co zostało zbudowane w ciągu jednego dnia, tylko jest to coś, co było budowane latami. I jeżeli ta relacja miałaby ulec zmianie i zależy ci na tym, bo ona uległa zmianie, no to potrzeba pewnego czasu, aby nad tym popracować i pewne rzeczy transformować, aby twoje dziecko się otwierało na ciebie. Ja nie mówię, że to jest technika, która zdziała cuda i która sprawi, że na pstryknięcie palcem nagle twój nastolatek będzie się przed tobą otwierać i opowiadać i dzielić wszystkimi problemami, które ma i staniesz się dla niego autorytetem, bo to tak nie zadziała. Ale mówię o tym, że z czasem, kiedy głębiej zrozumiesz, kim jest twoje dziecko, a to zrozumienie zaczyna się od tego, by zrozumieć, kim ty jesteś i jak ty funkcjonujesz, wówczas ta relacja zmienia się ogromnie. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie małych dzieci albo nastoletnich dzieci, to dotyczy tak naprawdę każdego innego człowieka. Bo kiedy my się mierzymy z jakimiś trudnościami, kiedy jest w naszym życiu coś, co sprawia, że czujemy się źle i że mamy jakiś problem, z którym się mierzymy, to tak naprawdę przede wszystkim potrzebujemy być wysłuchani. I gotowość na to, by ktoś nam udzielał rad, ona potrzebuje być w nas. I potrzebujemy mieć przestrzeń na to, by drugiej osoby wysłuchać i jej rad. I nie zawsze ta przestrzeń jest. Szczególnie, kiedy mamy w sobie silne emocje. Znacie to powiedzenie, że jak są w nas emocje, to jesteśmy zupełnie zamknięci na cokolwiek. Więc to jest to, do czego was zachęcam. Do tego, byście zajrzeli w design swoich dzieci i sprawdzili, jak to wygląda w ich wykresie, jaki jest ich typ energii. A drugą rzeczą, jeszcze taką jakby ekstra podpowiedzią, jest to, abyście zauważyli, czy ich centrum emocjonalne jest zdefiniowane, ponieważ to daje jeszcze inny kierunek. Natomiast o tym być może w kolejnym spotkaniu live. Póki co dzisiaj dzielę się z wami tym, jak te pytania zadawać, aby dziecko naprawdę poczuło się wysłuchane. I uwierzcie mi, to jest ogromna, ogromna różnica, kiedy zadamy pytanie, właściwe pytanie, dla właściwego typu energii, dla dziecka, które należy do konkretnego typu energii. To jest zupełnie inne wewnętrzne odczucie. To jest odczucie, które z czasem będzie owocowało w zupełnie innej relacji między tobą a twoim dzieckiem. Dobrego dnia wam życzę.